Partnerem wyjazdu Śląsk Netto do Rygi jest firma Univertrans. Jesteśmy już na stadionie w Rydze zespołu Ryga FC, gdzie w tym materiale ujrzycie stadion, trybuny, ławki rezerwowych, pokoje gości, szatnie zespołu głównego, a także sklep kibica, taki może kameralny, również salę konferencyjną, która, uwierzcie, naprawdę robi wrażenie. Sektor gości pewnie wyczekiwany przez kibiców Śląska, a to wszystko w tym materiale. Znajdujemy się właśnie przy ławce rezerwowych oraz sztabu szkoleniowego Śląska Wrocław w nadchodzącym spotkaniu drugiej rundy eliminacji pomiędzy Rygą FC a Śląskiem Wrocław. I tutaj, na tym miejscu, gdzie właśnie siedzę, najprawdopodobniej zasiądzie Jacek Magiera, który będzie dyrygował swój zespół. Miejmy nadzieję do zwycięstwa i do uprzywilejowanej sytuacji przed rewanżem, który odbędzie się we Wrocławiu już 1 sierpnia. A tutaj za mną znajduje się właśnie sektor VIP-owski, tuż za trybuną prasową, gdzie będziemy dla Was pracować, relacjonować oraz komentować najbliższy mecz Śląska Wrocław z Rygą FC. Oczywiście tutaj za mną w tle widzicie stadion wraz z trybunami. Murawa jest naturalnej nawierzchni, więc chyba nie będzie na co narzekać na stan murawy. Stadion pomieści 9,5 tysiąca miejsc. Z wiadomych względów oczywiście na to spotkanie Rygi ze Śląskiem będą sektory buforowe, więc ta ogólna pojemność będzie nieco mniejsza. Tak prezentuje się szatnia gości, czyli Śląska Wrocław. Już w środowe spotkanie tutaj wrocławianie będą się przebierać i przygotowywać do boju o Ligę Konferencji UEFA. No to właśnie tutaj odbędzie się przedmeczowa oraz pomeczowa konferencja prasowa. Trzeba przyznać, że naprawdę sala konferencyjna robi wrażenie. A tak właśnie prezentuje się sektor gości, gdzie licznie go wypełnią kibice Śląska Wrocław, którzy pojawią się już w środę w Rydze i jesteśmy... Tak się będzie niósł doping na tym stadionie. So we are at this contest stadium. How many fans will be here on Wednesday game against Śląsk Wrocław? What do you think? We are expecting, we already know it will be 800 Śląsk fans. It's the minimum. We started with 600 but came to the conclusion that maybe better that they all are together and almost maximum of those three sectors, so it's 800 and one bumper zone in the S sector. For security reasons and some 5.5 and 5,800 maybe from our side, so I think 6,500 it's for sure. What's your expectation about Wednesday game? What game you think that will be? The Eurocups is always something different. It's not championship game and we all
always play better in those Euro Cup games. It's different atmosphere. We expect hard game, of course. Schons had a good season, good players, big club, but we had some good games against such strong opponents here in Skonto. So, at our home, we want to win. Partnerem wyjazdu Śląsk Netto do Rygi jest firma Univertrans.